Leśko kontuzjowany, Tom Briz nowym rywalem Pawła Pawlaka na KSW 76. Paweł Pawlak spotka się 12 listopada z doświadczonym Tomem Brizem. Do walki w kategorii średniej dojdzie w Grodzisku Mazowieckim 12 listopada. Bartosz Leśko musiał wycofać się z walki z powodu kontuzji ręki. Pawlak w świetnym stylu wkroczył do organizacji KSW. Podczas gali KSW 63 rozbił na pełnym dystansie Damiana Janikowskiego. W drugim boju w okrągłej klatce Pawlak pokonał Cezarego Kęsika i dziś znajduje się na drugim miejscu w rankingu wagi średniej KSW. Tom Breeze, doświadczony Brytyjczyk, lubiący kończyć swoje walki przed czasem, zadebiutował w KSW we wrześniu tego roku i wygrał przez poddanie z Damianem Janikowskim. Anglik dopisał do swojego rekordu trzecie zwycięstwo z rzędu zdobyte w ten sposób. Breeze w całej karierze wygrał 15 razy, z czego tylko jedna walka zakończyła się na kartach sędziowskich. Anglik aż 8 pojedynków kończył już w pierwszej rundzie.